Karol, za nami dwa ostatnie spotkania sparingowe, dwa przegrane, 1-3 z Lok Lublin, dzisiaj 0-3 z Projektem Warszawa. Rozmawiałem przed chwilą z Mateuszem Porobą, on powiedział, że są problemy. A jakbym miał Ciebie zapytać tak szczegółowo, czy jakie to są problemy? Przegraliśmy dwa mecze, nie zagraliśmy swojej siatkówki, którą chcemy prezentować. Nie wiem, czy to możemy nazwać problemami. Moim zdaniem nie, ale na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tego turnieju i przygotować się dobrze do ligi oraz poprawić mankamenty. A jakie to są właśnie te mankamenty według Ciebie? To już jest takie ciągnięcie za język bezpośrednio po meczu. To trener przeanalizuje. Na pewno przydarzyło nam się sporo błędów niewymuszonych, sporo prostych takich niedociągnięć. Liczę na to i mam nadzieję, że jeśli to wyeliminujemy, to nasza gra będzie lepsza, co przełoży się na końcowy rezultat meczów. Mogło to też trochę być wynikiem tego, że dopiero no 4-5 dni jesteśmy w takim składzie i jeszcze nie do końca jesteśmy zgrani? No nie do końca jesteśmy zgrani, to fakt, ale to nie są... To nie są jakby chyba przyczyny tego. Nie ma co szukać wymówek. Wracamy od poniedziałku na halę, na treningi. Tam będziemy starali się polepszać naszą grę i jak najlepiej trenować.